Witam serdecznie, Dariusz Matecki z bloga prawicowy internet.pl. Wczoraj umieściłem komentarz Przemysława Wiplera na temat tych wydarzeń sejmowych związanych z klubem Kukiz 15 i wyborem nowego członka Trybunału Konstytucyjnego. A dzisiaj postanowiłem skomentować osobiście te wydarzenia, ponieważ bardzo zawiodłem się na klubie Kukiz 15, na klubie, który dotychczas mocno starałem się wspierać na swoim blogu, ponieważ uważałem, że osoby, posłowie należący do tego klubu są zdecydowanie najbardziej wartościowi obecnie w Sejmie, wnoszą powiew myśli narodowej i myśli wolnorynkowej do Sejmu. Ale o co w ogóle chodzi? PiS zgłosił kandydaturę na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ poprzedniemu się kończy kadencja. Posłanki Nowoczesnej i cała opozycja lamentowali, że jest to łamanie demokracji i odsuwanie się od porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy doszło do głosowania, policzyli sobie, że nie ma kilkunastu posłów PiS-u i stwierdzili, że wyciągną swoje karty do głosowania, będąc w Sejmie, tak jakby ich zupełnie nie było i że nie będzie kworum, czyli 230 posłów i PiS nie będzie mógł wybrać tego nowego członka Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu okazało się, że jeden poseł Kukiza zagłosował za tym sędzią, piątka się wstrzymała, a jedna posłanka zagłosowała na dwie ręce i wszystkie media i wszyscy w ogóle byli oburzeni, że to jest łamanie prawa i łamanie demokracji. Moim zdaniem wyciągnięcie kart do głosowania, będąc w Sejmie, jest takim samym, może nie łamaniem prawa, ale takim samym oszustwem politycznym, jak to, co zrobiła pani poseł Małgorzata Zwiercan. Po to jest możliwość kliknięcia wstrzymuje się od głosu, właśnie dla takich sytuacji, a nie głosowanie tylko dlatego, żeby nie było kworum, moim zdaniem jest politycznym oszustwem. I co jeszcze, co najbardziej mnie ugodło? Kilka dni temu poseł Piotr Liroy-Marzec z klubu również Kukiz 15 powiedział, że wychowywał się na podwórku i tam donoszenie było jasno traktowane jako złe i z takimi osobami nie powinno się zadawać. I teraz widząc ten filmik, na którym Paweł Kukiz przybija sobie piątkę z Ryszardem Petru po tym, jak się dogadali, że wyciągną te karty do głosowania, jest dla mnie oburzający, a wręcz wstrętny. Dogadywanie się z gościem, który jeszcze zanim w ogóle zaczął startować w jakiś, zanim zgłosił się do kampanii, już miał kilkanaście procent poparcia w sondażach w polskojęzycznych niemieckich mediach, czy wychodzi na manifestację KOD-u i krzyczy, że zrobi w Polsce drugi Majdan, czy nawołuje za granicą do jakichś rezolucji antypolskich, jest czymś, co jest poniżej poziomu tego, który dotychczas prezentowali sobą posłowie Kukiz 15. Posłowie z klubu Kukiz 15, tacy jak Marek Jakubiak, Rafał Wójcikowski, Norbert Kaczmarczyk czy Robert Winnicki, to osoby, z którymi zgadzałem się właściwie w każdym zdaniu w ich sejmowych wypowiedziach, a śledzę je na bieżąco, ponieważ na kanale Prawicowy Internet umieszczam je pocięte podczas zawsze po posiedzeniach Sejmu. Więc tym bardziej jest mi przykro i szkoda, że takie coś robią w Sejmie. Mam nadzieję, że to jest tylko jakiś mały błąd przy pracy i nigdy więcej czegoś takiego nie będę robić, bo to jest zwykłe polityczne oszustwo, jak już powtarzałem. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz śledzenia mojego profilu Prawicowy Internet na Facebooku. Pozdrawiam.